Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie, znacie mnie jako Mocny Browarek i po 3 miesiącach, co jest rekordowo szybkim czasem jak na mnie, nadszedł czas na kolejny odcinek browarkowych perełek do browarkowej kolekcji, zwał tą serię jak zwał. W każdym razie tym razem w tym odcinku, czy mam aż tyle perełek? Powiedziałbym, że trochę ich jest, to oczywiście standardowo na konsole PlayStation 2, PlayStation 1, coś i na Dreamcasta tym razem się znalazło, o czym już wiecie, bo też jakiś czas temu opublikowałem recenzję tej gry, ale przede wszystkim chciałbym się pochwalić, czy pokazać, zaprezentować dwie naprawdę wyjątkowe edycje kolekcjonerskie, tak można je nazwać, które udało mi się wyrwać za, nie uwierzycie, ale naprawdę grosze. Narzekałem, informowałem przez ten ostatni czas, że kolejny odcinek nie nadejdzie tak szybko. Nie spodziewałem się, że nadejdzie szybko, spodziewałem się, że dopiero za pół roku nakręcę kolejny odcinek do tej serii. Ale tak się stało, że miałem akurat trochę szczęścia. Przejdźmy do pierwszej rzeczy, którą chciałem wam pokazać. Trochę ona waży. Tak. Od Ubisoftu, jeszcze jak Ubisoft był zajebisty, jak go uwielbiałem i tak dalej, limitowana edycja kolekcjonerska chyba całej serii Myst. Nie powiem, że jestem znawcą tej serii, pograłem trochę w jedną czy dwie części na konsoli, z tego jeszcze co pamiętam, nie na komputerze. Na komputerze nigdy nie odpaliłem żadnego Mysta. Nigdy się jakoś w to nie wsiąknąłem, zresztą ja tak średnio jestem fanem point-and-clicków, ale w lokalnym ceksie, który jest u nas w Gdyni, że tak powiem, rozpoznaję mnie tak jakby pewien sprzedawca. Jak tylko jest coś takiego bardziej, że tak powiem, unikatowego czy coś, odkłada to po prostu na odpowiednią półkę, chowa za ladą i pokazuje mi, gdy przyjdę do sklepu, co jest bardzo fajne. I tym razem udało mi się zdobyć właśnie całe to wielkie pudło. Jest naprawdę dosyć ciężkie i za chwilę wam pokażę o co. Mimo że nie jestem jakimś, mówię, tym fanem Mysta i tak dalej, pointed clicków, musiałbym być idiotą, skończonym idiotą, żeby nie skorzystać z okazji, ponieważ kosztowało mnie to niecałe 60 zł. Tak. Nie wiem jak, naprawdę nie wiem, wydaje mi się, że nawet nie sprawdzałem, powiem wam, w internecie ile to powinno być warte, ale wydaje mi się, że znacznie, znacznie więcej. Ale tak jak powiedziałem, nie jestem jakimś znawcem, fanem tego całego Mysta, więc co ja tam wiem, może faktycznie jest warte tylko te 60 zł, 100 zł, kto tam wie ile. Na pewno będziecie wiedzieć, ja też myślę, że powinienem sprawdzić przed nagrywaniem, ale nie sprawdziłem. Tak, kupiłem to za 60 zł i wydaje mi się to mega fajną okazją. Jest teraz na mojej półeczce, której nie widzicie w żadnych moich materiałach, ale dumnie stoi ponad wszystkim. Dobra, to bez zbędnej zwłoki. Jest to naprawdę fajne, solidnie wykonane pudło. Ciężkie, tak jak mówiłem, ciężkie jest przede wszystkim przez to. I tutaj też mi się wydaje, że gdyby w tej edycji kolekcjonerskiej nie było tej książki, co bym się na nią nie zdecydował, bo jednak te wszystkie stare point and clicky odrzucają mnie bezsensownymi zagadkami, których często bez poradnika nie da się przejść i nie wydaje mi się, bym chciało mi się te wszystkie gry, te wszystkie płyty przychodzić bez żadnego poradnika. Że wam pokażę, co jest w tej książce. Czy mamy tu całą serię Mysta? Kurczę, nawet nie wiem, bo tak jak wielokrotnie już powiedziałem, nie jestem znawcem ani fanem tej serii, żeby wam nie skłamać, jest... może po prostu je wyciągnę. No tak, nie wiem, czy one są nawet poukładane tutaj w tym pudełku w odpowiedniej kolejności. Mówię, dopiero jak będę chciał kiedyś w to zagrać, to się zainteresuje i sobie to przełożę. Na razie to pudełko po prostu mam i służyć do tego, żeby ładnie wyglądało, bo wygląda naprawdę fajnie. Zwłaszcza ten mieniący się napis World of Mist. W każdym razie jest Uru, kompletne kroniki. Z tego co wiem, to jest chyba trzecia, czwarta część, możecie mnie poprawić. Trzecia albo czwarta, jestem tego pewien. Jest Myst Antologia, zawiera Myst edycja Masterpiece, Riven,
The Sequel to Myst, czyli pierwsza część, druga część i Myst 3 Exiles. Tak, pamiętam, że Riven to jest właśnie druga część, więc tutaj jeszcze nadążam. Dalej jest Myst 4, Objawienie. Teraz trochę się pogubiłem, byłem pewien, że Uru to jest czwarta część, ale widocznie to jest piąta część. Myst 5, Koniec Wieków. Wszystkie gry są w wersji językowej polskiej, co też jest fajne. World of Myst, bonus disc. Ciekawe, nie wiem co to może być za bonus. I bardzo fajne, Myst, ścieżka dźwiękowa. To muszę ogarnąć, co to jest to Uru. Byłem pewien, że to jest trzecia albo czwarta część. Nam się okazuje, że nawet piąta to nie jest. Muszę wam powiedzieć, fajnie jest wymyślone to na płytki. One się nie one są ułożone w takie specjalne, się je jakby nie wrzuca, tylko wsuwa w takie wydrążone miejsca. One się nie dotykają w żaden sposób, tylko po prostu wiszą jedna nad drugą. Naprawdę fajnie się to prezentuje. Ale w każdym razie to, co jest tutaj według mnie największą atrakcją, to jest World of Myst. Kompletny poradnik przejścia każdej jednej części gry. Są ładnie od boku oznaczone kolorami, która właśnie część, czyli pierwsza jest oznaczona tutaj u góry kolorkiem, potem jest druga, trzecia i tak dalej. Aż w końcu dochodzimy 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 6 gier powinno być, jest poradników 6 gier. I wiecie co? To jest po prostu niesamowite, bo ta książka ma ile? Ona ma blisko 550 stron i wszystkie są z wysokiej jakości kolorowego, lakierowanego papieru. Zawierałem jakieś tam obrazki, screenshoty z gry, żeby łatwiej było się w tym rozeznać. To jest po prostu niesamowite, że komuś chciało się stworzyć właśnie taką książkę i naprawdę nie wydaje mi się, żeby jej się tak dużo sprzedało, skoro ona była wrzucana tylko do takiej kolekcji. Wydaje mi się, że ta kolekcja, zwłaszcza gdy była nowa, była cholernie droga i naprawdę nie widzę tego, żeby tego się mega sprzedało. A komuś się chciało zrobić kiedyś taką książeczkę, taki poradnik i naprawdę, żeby go wam pokazać. Ja po prostu byłem zachwycony przez całą tą książkę. Myślę, jeśli kiedykolwiek bym miał grać w Mysta, to bez takiej książki to ani rusz. Oczywiście cała książka też jest po polsku, tak jak powiedziałem, kolorowa, z wysokiej jakości papieru, który przez te lata w ogóle nie widać, żeby ta książka była może nawet kiedykolwiek otwierana. Nawet pachnie jeszcze nowością i tak jak wielokrotnie powiedziałem, gdyby nie ta książka, to nie za bardzo obchodziłoby mnie to wszystko, co właśnie trzymam teraz u siebie na kolanach. I to nie jest wszystko, słuchajcie. Nie przeglądałem jeszcze tego dokładnie. Zawsze jak mam takie gry, to staram się ich nie przeglądać i dopiero gdy to nakręcam, to sobie to wszystko podziwiam. Wtedy też jestem zaskoczony, że tak powiem, na żywo. Oczywiście nie jest to na żywo, bo wrzucam to po jakimś czasie. Są tu jakieś kody do zarejestrowania, to tego nie będę pokazywał. Dalej jest... Aha, czyli to są... Słuchajcie, jest tutaj... Są cztery książeczki, wszystkie są również kolorowe, z wysokiej jakości papieru. I są to instrukcje do tych wszystkich gier. Czyli nie dość, że mamy tą grubą książkę, która jest poradnikiem do każdej jednej gry, to są jeszcze klasyczne instrukcje, tak jak kiedyś były, kupowaliśmy Big Boxa, mieliśmy płytkę i mieliśmy porządną instrukcję. Każda z tych instrukcji, tak jak powiedziałem, wysokiej jakości papier lakierowany. Czy są kolorowe? Nie, nie są. Oczywiście wszystko jest po polsku. Widocznie były różne wersje językowe w tych wydań kolekcjonerskich i wydaje mi się, że też fajnie by było sobie je przejrzeć, zwłaszcza, że widzę teraz jest ta edycja kolekcjonerska jest do wersji PC-towej i na Maci. Z tego co widzę, na Maci też można je zainstalować, przynajmniej rzuciłem okiem w instrukcję i coś takiego wychwyciłem od razu. Co ciekawe, jedna książeczka z Mysta 5 jest kolorowa. Jest jedna, jedyna książeczka, która jest kolorowa. Cała reszta jest czarno-biała. Trochę dziwne podejście. W każdym razie jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczony tą całą limitowaną kolekcją, wersją kolekcjonerską.
nie dość, że prezentuje się świetnie, to mówię, jest jeszcze bardzo praktyczna, bo gdyby nie ten pewien duży dodatek, raczej nigdy bym się w Mysta nie wciągnął. Nie wiem, czy bym go próbował, a tak dam mu szansę. Zdecydowanie kiedyś. Teraz kolejna rzecz, którą również udało mi się za rekordowo niską cenę wyłapać, słuchajcie, bo kupiłem ją za 250 zł i miała wszystkie klucze poza Falloutem 1 i 2, ale te sobie dokupiłem osobno. A niestety wersja Steamowa każdej jednej gry, wolałbym, żeby nie miała żadnych ograniczeń, ale tak czy inaczej się cieszę, bo od dawna podobała mi się antologia Fallouta. Chciałbym mieć jeszcze antologię The Elder Scrolls, nawet jakby nie miała tych kluczy, ale samą, żeby sobie postawić, bo cholernie mi się podoba. A tą naprawdę szukałem od dawna i często one naprawdę osiągają spore ceny w kilkuset złotych, także mnie to od razu zniechęcało. Zwłaszcza, że mam praktycznie każdą grę z tej serii w wydaniu premierowym, więc po co bym miał wydawać kilkaset złotych na kupienie jeszcze raz tego samego, a że udało mi się naprawdę taniutko to zdobyć, to kupiłem, bo naprawdę świetnie to wygląda, mega mi się to podoba. I co, pokażę wam, co tutaj mamy. Na pewno nie jestem jedyną osobą, która ma tą antologię, bo wciąż da się je zdobyć. Nie są tak trudne do zdobycia, jak mogłoby się to wydawać, tylko oczywiście musimy się pozbyć z odpowiednią ilością gotówki, jeśli chcemy stać się posiadaczem bomby atomowej. Dobra, po wyciągnięciu z pudełka mamy w rączce taką oto fajną atomówkę, nawet może przycisnąć gdzieś tutaj. Wkłada się w nią baterię od dołu, tak, można sobie nacisnąć dla... Co zrobimy 2-3 razy może i zapomnimy o tej funkcji, bo będzie to leżało w tym kartonie gdzieś na półeczce, ale można zrobić tak. Git. Co jest w środku? Bombkę otwieramy i mamy takie oto pudełeczko. To jest wydrążone odpowiednio na nie miejsce. Trzeba pamiętać, że ta antologia została wydana jeszcze zanim na rynku pojawił się Fallout 4, ale co ciekawe, jest w tym pudle miejsce na Fallouta 4. Ponownie musimy je otworzyć i w środku mamy praktycznie wszystko co najważniejsze. Fallout 1, 2, najlepsze części Tactics, trójka w wersji Game of the Year, czyli z wszystkimi DLC-kami, New Vegas Ultimate Edition, czyli ponownie z wszystkimi DLC-kami. Fallouta 4 nie ma, ale jest miejsce, jeśli chcemy sobie przełożyć go z naszego wydania premierowego, to oczywiście nic nie stoi nam na przeszkodzie. Ciężko z światłem tutaj, wszystko jest lakierowane, się strasznie odbija. Niestety po prostu ją wsuwamy samą płytkę w bok. Jest tutaj nawet wyjątkowo przygotowane miejsce na dwie płytki. Nie wiedzieli chyba jak to wydadzą, w jakiej wersji. W ten oto sposób możemy mieć fajnie poukładane, posegregowane wszystkie części jednej z najlepszych serii gier, jaka kiedykolwiek powstała, czyli Fallout. Nawet jak to kupiłem, tak mi się zebrało na nostalgię do Fallouta 1, 2, że od razu zainstalowałem sobie jedyneczkę w wersji Steamowej i ją ukończyłem. Ach, ta gra jest tak świetna jak była zawsze. Po prostu niesamowite, jak bardzo potrafią te gierki wciągać i to się chyba nigdy nie zmieni. Zaskoczyło mnie na plus to, że przynajmniej 1, tak jak sprawdzałem, Steamowa wersja Fallouta 1 odpala się w wyższej, bardziej czytelnej rozdzielczości. Ale wciąż trzeba ją zbudować, jeśli chcemy, by działała poprawnie, tak jak przewidzieli to twórcy. Musimy wiedzieć, że wszystkie sprzedawane, przynajmniej w Europie, wydaje mi się, że w Stanach też, wersje Fallouta 1 i 2 są ocenzurowane. Ja posiadam wersję premierową Fallouta 1 i 2 jeszcze z lat 90. To moja premierowa wersja Fallouta 1 nie ma tej cenzury, czyli możemy strzelać do dzieci i tak dalej. Już 2 była, pamiętam, ocenzurowana i też trzeba było instalować patcha, zwłaszcza, że były jakieś questy w 2 chyba co do mordowania dzieci. Nie pamiętam tego, szczerze mówiąc. Ale cóż, najważniejsze jest to, że w końcu udało mi się zdobyć jedną z najbardziej poszukiwanych przeze mnie, że tak powiem,
gier, tak? Nie mogę powiedzieć, że to są gry, bo mam je od dawna w wersjach premierowych, tak jak wielokrotnie trąbię, ale to wydanie w Bombie Atomowej to po prostu wow. Jak je zobaczyłem pierwszy raz lata temu na kanale LGR, który jest fanatykiem Fallouta, że on ma taką atomówkę, pokazałem i tak dalej, to tego czasu sprawdzałem, szukałem cały czas, żeby ją zdobyć za jakieś rozsądne pieniądze i udało się. Wow. Cieszę się jak jakieś dziecko z gry, którą już miałem, z gier, które już miałem, ale naprawdę trochę śmieszne jest to, że dla samego opakowania mogłbym szukać tych wszystkich gier już posiadanych przeze mnie, zwłaszcza, że to są nielubiane przeze mnie wersje na Steama, ale tutaj się odzywa we mnie fanboy serii. Ogromny fanboy tej serii i po prostu musiałem to mieć. Musiałem. Oh yeah. Okej, przechodząc dalej już do takiego jakby standardowego punktu mojego programu, czyli są to zawsze. Są to przeważnie gry na konsole, jakieś rzadsze, trudniej dostępne, mniej znane przede wszystkim. Niekoniecznie są rzadkie czy trudno dostępne, czy nawet drogie, ale przede wszystkim mniej znane i jako takie są to głównie gry RPG. Też jestem ogromnym fanem właśnie RPGów i takie przede wszystkim szukam, kupuję, zwłaszcza, że potrafię trzymać wciąż po tych latach swoją cenę. I pierwszą z tych gier dzisiaj jest Grand Slam Saga na PlayStation 1. Czy jest ona ciężka do zdobycia? Niekoniecznie. Nie wydamy na niej fortuny. Teraz nawet nie pamiętam, za ile ją kupiłem, ale się cieszę, bo jest w stanie idealnym, praktycznie nówka sztuka nieśmigana. Nie jest to jeden ze standardowych japońskich RPGów, powiem tyle, bo na przykład walka nie jest w trybie turowym, jest to gra akcji JRPG. W każdym razie walka jest w czasie rzeczywistym, mamy do dyspozycji masę broni z różnymi kombosami i tak dalej, bossowie i wielcy bossowie i tak dalej. Jak otworzymy pudełko z grą, jest reklama, że powinniśmy mieć DualShocka, żeby pograć sobie w tą grę. Czyli wydaje mi się, na standardowym kontrolerze może być to mega utrudnione albo nawet się nie dać. Jest to gra trójwymiarowa z widokiem z trzeciej osoby, więc zakładam, że faktycznie ten DualShock musi być, że jest obowiązkowy do kontrolowania kamery i tak dalej. Pewnie wszystkie przyciski są wykorzystywane, tak mi się wydaje. Średnio mi się podoba ta płytka czarno-biała. Na początku nawet pomyślałem, że to jakiś pirat i tak dalej, ale nie, skontaktowałem się ze znajomym, który również kolekcjonuje, zbiera takie różne dziwne gry i powiedział, że ma dokładnie taką samą beznadziejnie wyglądającą płytkę. I to jest oryginalna, taka czarno-biała, niekolorowa, tam prawie tak tandetna jak te wszystkie platynki na PlayStation 2. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, ale się zdziwiłem, jest to oryginał. Tandetnie wyglądający oryginał, nawet zobaczcie, logo Sony czy PlayStation są czarno-białe. Nie wiem, kto na to wpadł. Nie wygląda tak tandetnie jak gry japońskie. Książeczka, oczywiście jest to wersja europejska. Może do tego, że jest to wersja europejska, jest czarno-biała, nie wiem. Ale jestem przyzwyczajony do tego, że książeczki, instrukcje, jak widać, są czarno-białe w Europie. Może wersja amerykańska miała kolorową płytkę, kto wie. Europejska była dosyć łatwa do zdobycia. Standardowa książeczka do edycji Palowskich, czyli czarno-biała, tak jak powiedziałem. Dosyć gruba jak na grę na PlayStation 1 najczęściej. I te miały dosyć cienkie te książki po to, by się zmieściły w pudełku. Najczęściej jeszcze były wpychane tak, że służyły jednocześnie za okładkę. Tutaj tak nie jest. Jeśli ktoś chce po prostu sobie na to popatrzeć czy tak, to nie wydaje mi się, żeby musiał się z tym spinać, bo nie jest to nic, co można by tak postawić na półce, żeby się od niej wyróżniało. Standardowe wydanie gry na PlayStation 1. Tak na szybko, ponieważ już zrobiłem recenzję tej gry, zanim zabrałem się za tworzenie tego odcinka. The Ring na Dreamcasta, wydane jedynie w Japonii i w Ameryce. Dlatego też wersja amerykańska gry na Dreamcasta, która znacznie się różni od wydań europejskich. Mamy zwykłego, króciutkiego jewel boxa. Na początku mnie to zaskoczyło, bo wygląda to dość tandetnie w porównaniu do europejskich.
które są w takich dosyć charakterystycznych, większych pudełkach. Wyróżniałem się na półce zdecydowanie. Od razu widać, że jest to gra Dreamcastowa. Ale tak jak też zwrócił mi uwagę kolega, przewagą takiej płytki, takiego wydania raczej jest to, że jak się uszkodzi pudełko, to nie ma problemu zamienić go na jednego z wielu tanich, zagracających najczęściej strychy, piwnice, jewelboxów. Każdy kupował kiedyś płyty CD i każdy ma pełno takich pudełek pewnie gdzieś jeszcze się walających. Te są unikatowe tylko dla Dreamcasta, stąd też dosyć ciężko wymieniać sobie te pudełka w momencie, kiedy jakieś ulegnie uszkodzeniu. Oczywiście, jak już wspomniałem, tak, faktycznie lubię często się powtarzać i robię takie materiały bez przygotowania. Recenzję już zrobiłem, więc wiecie, co to jest za gra, wiecie, jak wygląda, jak się prezentuje. Jeśli ktoś nie obejrzał, polecam obejrzeć. Wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych moich filmów. Płyta standardowa na Dreamcasta, czyli od środka mamy kawałek CD z ścieżką audio i dalej jest ten High Density CD czytany jedynie przez Dreamcasta. I tak jak mówiłem, w wersjach amerykańskich, jak zwróciłem dopiero co uwagę, często jest okładka jednocześnie z instrukcją, robią za jedno i to samo. Stąd też, żeby wam pokazać książeczkę, muszę ją wyciągnąć. Bardzo chuda, z bardzo, bardzo kiepskiego papieru i oczywiście jest czarno-biała. Nie wiem, czy wszystkie Dreamcastowe gry w USA miały czarno-białe instrukcje. Może Sega robiła odwrotnie niż PlayStation, z tego względu, że Sega sprzedawała się zawsze głównie w Europie, a w Ameryce sukces odniósł jedynie Mega Drive, tam nosząc nazwę Genesis. Stąd też może Sega po prostu faktycznie lubiła bardziej Europejczyków i nam dawała fajniejsze wydania. Bo z tego co pamiętam, mam trochę gier na tego Dreamcasta, całego w wydaniach europejskich, to przeważnie mają kolorowe okładki. Nie wyróżnia się to jakoś na półce, poza tym, że wygląda dosyć tandetnie. Gra też jest strasznie kiczowata, tandetna, ale ma jakiś tam swój urok. Mi się całkiem podoba, klimat ma fajny. I teraz na szybko trzy gry na PlayStation 2, bo oczywiście jakże mógł być mój odcinek bez gier na PlayStation 2. Pierwsza z nich to Magna Carta, wydanie europejskie. Jest to dosyć rzadka, ciężko dostępna gra i wbrew powszechnej opinii, pierwsza Magna Carta nie jest pierwszą częścią tej serii. My wiemy, że jest Magna Carta 1 na PlayStation 2 i Magna Carta 2 na Xboxa 360 i tak naprawdę jest nie do końca, ponieważ pierwsza część wyszła jedynie w Korei na komputery PC, to jest druga, a nasza druga jest tak naprawdę trzecia. Ale z tego co wiem, nie musimy znać fabuły jedynki, żeby się bawić dobrze przy tej i przy kolejnej. Więc sobie ją na pewno podaruję, chyba że kiedyś tam jakoś wyjątkowo tanio dostanę, ale z tego co wiem, nawet nie jest to dobra gra, nigdy nie dostała patcha zagęszczającego, więc nie wiem po co. Nigdy nie ukończyłem tej gry, a tak, to jest jedna z tych, które kiedyś tam ściągałem masowo romy i testowałem. Jakoś mnie ona przyciągnęła, dlatego zawsze ją trzymałem sobie tutaj z tyłu głowy, że jest to bardzo ciekawa gra. Bardziej taka przygodowa, muszę powiedzieć, jest więcej eksploracji niż jakiejś tam walki, czy nawet fabuły. Nawet nie pamiętam w tej chwili, o czym ta gra dokładnie jest. Postaci jakoś nie są wyjątkowo unikatowe. Pamiętam tylko to, że fajnie od razu, fajnie wygląda ten świat cały, dosyć ciekawy i nacisk jest bardzo postawiony na eksplorację. Coś jak Final Fantasy XII, do tego mogę najszybciej przyrównać właśnie tą grę. Jest to wydanie europejskie, tak jak powiedziałem, nie wiem, nie jestem pewien, czy była wydana kiedyś w Ameryce, dlatego jeśli was to interesuje, możecie sprawdzić, ja się nie upewniałem. Ja nie chcę gadać wzdur. Oczywiście tworzymy tutaj drużynę, tak jak w każdym standardowym JRPG-u. Ma ta gra swój taki, powiem, styl. Przypomina on bardzo, kurczę, tego wspomnianego już Final Fantasy XII, który też, może powiedzieć, nie wygląda tak jak cała ta reszta RPG-ów, jak Final Fantasy X czy XIII. Ma on swój styl, pewien taki unikatowy. Jeśli komuś się podoba zdecydowanie Final Fantasy XII, to może sprawdzić i to. Jeśli się nie podoba, to pewnie ta gra też nie przypadnie do gustu. Takie jest moje zdanie.
Co jest dziwne, instrukcja jest kolorowa, mimo wydania europejskiego. No właśnie, mówię tutaj, że styl jest podobny do Final Fantasy XII, a pierwsza postać, którą widzimy, jak otwieramy instrukcję, wygląda jak... jak ona miała imię? Yuri? Z Final Fantasy X? Yuki? Yuri? W każdym razie ta dziewczyna z Kielu, co przywoływała te samony. A, wypadła mi całkowicie z głowy. Moim zdaniem gra jest fajna, z tego co kiedyś tam pograłem, dlatego cały czas siedziała mi z tyłu głowy. Nie jest to zbyt łatwa zdobycz, dlatego też jeśli macie okazję upolować, a jesteście fanem gatunku, to zdecydowanie polecam, żeby ją sobie ułożyć. Dalej dwie gry ściągnięte oczywiście z USA. Nie kupowałem ich bezpośrednio z USA, tylko oczywiście miałem możliwość zakupu wersji amerykańskich. Nawet nie jestem pewien, czy Barok na przykład wyszedł w wersji europejskiej. Nie sprawdzałem tego. Jest to gra Atlusa, więc prawdopodobnie wyszła. Nie jestem w 100% tak pewien. Nie grałem w niego nigdy. Jest to chyba gra akcji, połączona z RPG-em. Zawsze, od kiedy się zacząłem interesować właśnie grami tego typu, od kiedy zacząłem kolekcjonować, to jakoś natrafiłem kiedyś na wpis o tej grze i sobie zanotowałem w swoim zeszyciku zatytułowanym do kupienia do kolekcji. Tak więc w końcu mogę wykreślić tą grę z zeszyciku. Standardowe wydanie amerykańskie, nie ma tu się w sumie o czym rozwodzić, zwłaszcza, że nie grałem. Książeczka kolorowa oczywiście, gruba, z wysokiej jakości papieru. Okej, musiałem zrobić pewną przerwę. Nie zauważyłem, że bateria padła i gędziłem chyba jeszcze przez 10 minut, nie wiedząc o tym, że nic się nie nagrywa. W każdym razie zostało mi przerwane w chwili, gdy podziwiałem okładkę Baroka. Jest to w sumie typowe, że tak powiem, amerykański design, czyli... kolorowa okładka z wysokiej jakości papieru, typowa jak na PlayStation 2 oczywiście. Jak pokazał właśnie Dreamcast, nie zawsze mieli oni lepiej pod tym względem. W każdym razie chciałem zwrócić uwagę na fajny design postaci z tej gry. Muszę się co do tego upewnić. No, mega mi się podoba. Są takie, kurcze, dziwne, mroczne. Nie wiem, czy widać przez to, jak ten papier się odbija. Na pewno widać tego anioła, nie wiem, czy widać te wiedźmy i całą resztę tatuajstwa. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że za tą grę może odpowiadać ta sama ekipa, która stworzyła Eternal Poison, czyli grę, którą już dawno temu zrecenzowałem. Bardzo fajny, taktyczny RPG na PlayStation 2, wydany tylko w Japonii i Ameryce. Warty zdobycia jak najbardziej, jeśli ktoś nie oglądał mojej recenzji, interesuje się RPG-ami, taktycznymi RPG-ami. Naprawdę polecam zapoznać się z Eternal Poison. Niesamowity, mroczny świat, ciekawe postaci, fabuła i game art. Naprawdę, no. Nie powiedziałbym, że jest to jedna z najlepszych gier tego typu, bo nie dorównuje ona to w Front Mission 3, ale jest na szczycie mojej listy taktycznych RPG-ów, więc... Fuck it. Jedna z najlepszych. I ostatnia gra na dzisiaj. Mogę was zaskoczyć z tego, jak... Nie pamiętam na którym live'ie, ale... zdarzył mi się live, na którym gadałem o serii Suikoden, którą tak wszyscy zachwalają i tak ja też zachwalam, ponieważ jest to świetna seria JRPG-ów. Ale mało kto wie, że jedna z części Suikodena nosi pod tytuł Tactics. I mamy, oczywiście nie był on wydany w Europie, tego jestem na 100% pewien, wydany jedynie w Japonii i w Ameryce, ale Suikoden Tactics! Jest to cholernie dobry taktyczny RPG. Tylko trzeba być przygotowanym na to, że jest też cholernie trudny i będzie kopał wasze dupska. Jedna walka potrafi zająć nawet 40 minut, więc też wymaga on sporo poświęconego czasu. Jest cholernie trudny, cholernie ciekawy. Voice acting, z tego co pamiętam, jest żałośnie kiepski. Ale czy cały? Chyba tak. Jakoś nie mam dobrych wspomnień co do voice actingu. W każdym razie wygląda naprawdę świetnie. Chyba jest to ostatnia część Suikodena, jaka została kiedykolwiek stworzona, wydana. Więc wielka szkoda. Jest to gra, na którą trzeba zapolować. Mi się nawet... udało ją za w miarę dobrą cenę ją wyłapać, a jest w świetnym stanie. Jedyne czego brakuje,
i na co dalej muszę polować, to dodatkowa płyta z soundtrackami. No, niestety nie udało mi się jej zdobyć. Z tego co się orientuję, ta gra powinna być wydana w takim większym kartoniku, gdzie mamy pudełko z soundtrackiem i samo pudełko z grą. Ale to jest chyba nie do zdobycia, tak samo jak wiecie, Wild Arms 5 też mam bez tego mega fajnego pudełka, mam w takim jakby zwykłym wydaniu, bo znalezienie go w tym wydaniu już kartonowym to jest nie dość, że kosmiczna cena, to naprawdę trzeba szukać cały czas i jest to mega ciężkie. Dobra, żeby wam pokazać na szybko, oczywiście nic tutaj nie wygląda na unikatowe, tak jak otwieram zawsze te pudełka, to w sumie no, nie wiem po co to komentuję. Książeczka jest ciekawa, bo może nie jest gruba, to od razu powiem, ale jest... nie, czy to można nazwać papierem? Kurczę, nie wiem. Jest to bardzo sztywne, te wszystkie strony są bardzo sztywne, bardzo grube i bardzo twarde. No, nie wiem, jak zobaczycie, w ogóle ta książka się nie zgina pod swoim ciężarem. Jest po prostu tak gruby, twardy papier i jest czarno-biała. Co jest dziwne jak na amerykańskie wydanie, ale to jest Konami, może Konami już wtedy zaczęło jakoś przekierowywać na te robienie pseudogier na telefony i pacinko, nie wiem. Czyli się pomyliłem, nie była ostatnia część wydana, ostatni był Suikoden 5, którego mam w swojej kolekcji od dawna. Coś musiało mi się pogrzmocić. Ale tak jak mówiłem, najczęściej robię te materiały bez jakiegoś większego przygotowania, po prostu po to, żeby pogadać o tym chwilę, żeby wam pokazać. Dziwne. Suikadana piątki nigdy nie ukończyłem. Jakoś nie chciałem poświęcić mu więcej czasu, bo chcę przejść tą całą serię porządnie od pierwszej do ostatniej i dopiero wtedy go przejdę. Ale pamiętam, że to była całkiem niezła gra. Na tyle, ile pograłem, nie wiem. W każdym razie Suikoden Tactics według mnie jest jedną z najlepszych części Suikodena. Oczywiście nie dorównuje on do tych na PlayStation 1, do dwójki. Dwójka nie do zrównania się. Ale Tactics, jeśli ktoś jest fanem tej serii, a przede wszystkim gier taktycznych, powinno się odnaleźć. Jedna z zdecydowanie najlepszych gier tego podgatunku. I tak jak wspomniałem, cholernie trudna, więc na to trzeba się przygotować. Jeśli ktoś chciałby zacząć lubić gry tego podgatunku, to polecam zacząć od chociażby Shining Force, bardzo łatwej gry, która może was nauczyć odpowiedniego podejścia. Chociaż jest ona tak łatwa, że nawet z tym nie wydaje mi się, żeby dobrze sobie radziła, ale jest przyjemna, tak jak w mojej tam recenzji było kiedyś widać. W każdym razie naprawdę fajna gra, ciężko mi było ją odszukać i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się znaleźć kompletną jej edycję. Tak więc co mogę powiedzieć, naprawdę miałem przez ostatni czas udane łowy, zwłaszcza z antologią Fallouta i mega mi się podoba ta kolekcjonerka Mysta. Cóż, jeśli odpowiednia ilość osób nawet będzie na to nalegała, to może się za nią jakoś zabiorę, za tego całego Mysta i kiedyś przygotuję materiał. To może być dosyć męczące, ale kto wie, może się wciągnę i stanę się fanem. I na ten odcinek to tyle, myślę, że kolejny będzie za kilka miesięcy dopiero. Na najbliższy czas planuję jeszcze jeden w bardzo podobnym stylu, bardzo podobny odcinek, w którym będę pokazywał gry, tudzież wydania gier, które dostałem w prezentach od was, bo jakoś tak się fortunnie złożyło, za co jestem mega wdzięczny, że ostatnio dostałem od was trochę prezentów, które również mam zamiar pokazać. Ciekawe wydania pewnych naprawdę fantastycznych gier, za które bardzo dziękuję. Te osoby, które mi wysłały te gry, o tym powinny wiedzieć. I co, opowiem o nich i powiem od kogo, co i jak. Już niedługo, więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!